Dzisiaj mamy przyjemność rozmawiać z młodym, utalentowanym piłkarzem Lechii Gdańsk, z Filipem Koperskim. Witaj, cześć. Cześć, dzień dobry. Opowiedz nam trochę o sobie. Skąd pasja do piłki nożnej? Pasja do piłki jest wzięta od mojego taty, który interesował się piłką całe życie w sumie. No i w 2010 tam podczas mundialu zadałem mu pewne pytanie i jakoś tak zabrał mnie na trening. Tak to już poszło. Rozumiem. Masz już za sobą debiut w Ekstraklasie. Z pewnością jest to niesamowite przeżycie. No na pewno jest to przeżycie niesamowite. Jest to, myślę, że niewielu chłopaków ma okazję, żeby zadebiutować. Szczególnie, że no, jednak udaje się mało piłkarzom zostać piłkarzami. No i było to moje marzenie, które spełniłem. Był to w sumie w zasadzie pierwszy krok do takiej profesjonalnej, powiedzmy, kariery. Bardziej przygody jeszcze. No i podtrzymuję to dalej. To z pewnością musiało być bardzo emocjonujące. Opowiedz nam trochę o swojej przygodzie w Hiszpanii. Jak to się stało, że grałeś tam przez pewien czas? Stało się to tak, że grałem w Escoli w Warszawie i była też filia FC Barcelony w Hiszpanii i też to się nazywało właśnie Escola. No i pojechaliśmy po prostu do Hiszpanii. Tacie się tam podobało, mi się tam podobało. Potrzebowaliśmy też jakiejś zmiany. Poza tym też było to dla mojej głowy bardzo potrzebne, bo jednak tam grałem z dużo lepszymi zespołami i ten mental gdzieś tam się podreperował, powiedzmy. Byłem tam 4,5 roku, no i wróciłem do Lechii. Wspaniale. Rozumiem, że od tamtego czasu zrobiłeś ogromne postępy. Nie mi oceniać, ale powiedzmy, że tak. Filip, czy masz swojego ulubionego idola, piłkarskiego idola, czy zawodnika, który cię inspiruje? Zawsze był to Cristiano Ronaldo, ale że teraz gram na obronie, to powiedziałbym, że Van Dijk. A nie Robert Lewandowski? Też. Nie. Ojciec, który wspiera twoją karierę, to naprawdę piękna historia. Jakie znaczenie ma w twojej karierze w drodze do sukcesu? No tata, myślę, że jest mimo wszystko najważniejszą osobą w tym wszystkim, jest najważniejszym puzzlem, powiedzmy. No tata mnie wspierał całe życie, zawsze mi pomagał, wytykał wszystkie błędy i tak jest też do teraz, że po każdym meczu raczej pytam o błędy niż o te pozytywy i tak jest od 13 już lat. Teraz jesteś z powrotem w Lechii Gdańsk i jakie są twoje przyszłe cele sportowe? No to na pewno powrót do Ekstraklasy. Jak wiemy, Lechia spadła. Nie ma co rozpamiętywać tego. No. Jest dobrze, jest trzecie teraz miejsce. Teraz trzecie miejsce, jest dobrze i miejmy nadzieję, że to tak zostanie do końca sezonu, a nawet żebyśmy tam bez baraży, tylko od razu pierwsze, drugie miejsce weszli do Ekstraklasy. No a takim celem na teraz jest wrócenie do pełnego zdrowia, no bo jestem po zerwaniu więzadeł krzyżowych w prawym kolanie i wracam do treningu, więc... Wracasz do zdrowia. Wracam do zdrowia. Filip, dziękuję bardzo za rozmowę i życzymy Ci kolejnych sukcesów w Twojej karierze. Dziękuję ślicznie.